Witam was serdecznie. Na kogo wy tak tutaj czekacie? O Jezus. Nie właśnie mu podnieść! Okej, spróbujmy teraz. To było dobre. Bandyci. No proszę, kolejny dziwot. Dobra, idziemy dalej. Pryszyla! Hej, ty jesteś. Uff, jaki krok. Źle jednak do góry. Doros będzie karany. Tu. A w ogóle postać. Mam jeszcze jeden punkcik. To mam wszystko po trzy. Ciebie dam. Spadnie do zera. Zostaniesz odmiony z premią 67%. Myślałam, że nie może być gorzej. Ciłowcy czarnowóz. Gdzie my jesteśmy? Na głównym rynku. To z takimi skutami szliśmy? Okej. Okay. Nie, kurwa, sam. Kiedy ostatni raz moich włosy? I do góry. Widzę ciemność. Ciemność widzę. A! Tu. Jeszcze tu. Nie, na dół. Dość mam tego wszystkiego. Nie tu i nie tu. Mamy. Siema. Geralt. Wiem, gdzie jest jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Marce. Muszę się spotkać ze Skurwielem Juniorem. Może on będzie coś wiedział. Dobra. Do zobaczenia. Okej. Uzbrojone oprychy w mieście. To teraz zrobimy dalej chyba Skurwiela. Dorwać Juniora. A to zróbmy pierw gangi Nowigradu, potem kwestia śmierci i życia, lekcje Szemerki. Niech te wszystkie mamy. W cieniu wiecznego ognia. Będziemy teraz trochę misje pobocznych ogarniać. Chcesz mnie upić? O! Jakbym chciał cię ubić. Może jakieś gwincika też? Przemyśl ofertę z tasakim przeszukaniem Skurwiela. Coś mi na nieludzia wygląda. Aha. Mam to przemyśleć. Dobrze. To my zrobimy teraz lekcję Szemerki. Kiedy ostatni raz mój No przepuśćcie mnie wszyscy. Kurde, ten i te swoje kurewki. Witajcie. Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą.
Geralt z Rivii, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. Okej. Umier, no, ten, tego. Spotka się z Rossą. Tyment najbogatszy. O, ładne to. Nie lecz. Walnego. Zachowuj się, Wiedźminie. Ja się zawsze zachowuję. Jak widać. Okej, a my... No to tu. Chłopie! A już jesteśmy. Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faraatre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivii, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już. Odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Wysługujesz się mną. Nie podoba mi się to. A mi się nie podobają koronkowe kryzy i redańskie nowele. Ale o gustach się nie dyskutuje, więc skończmy z tym. Chodź za mną. Dobrze. O, o, chociaż szybko biega. Keswex. Keswex. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Jak sobie życzysz? Jak sobie panienka życzy, tylko żeby potem nie było płaczu. Jakby co, dam ci chusteczkę. Broń się! Oj! Nara. Już przestań! Poddaję się! W porządku? Tak. Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. A, i ona ucieknie. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Faraatre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. Ja, uciekła. Nie mogła odejść daleko. Pięknie. Żarcik jakiś o... A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Faraatre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No,
to już my się rozprawimy. Sprawiłeś panience przykrość. Przeproś ją teraz. Najładniej jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Lukas i Kobe. Zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. No nie wiem. Spokojnie. Nic ci w końcu nie zrobili. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś, bo chyba często będziesz musiała używać miecza. Nie rozumiem cię, Geralt. Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch pijaczków? Co ci oni obchodzą? Świat będzie lepszy bez... Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. W wiecznym ogniu pokładam nadzieję. Dobrze. Z nią zrobiliśmy szybko misję. Zadania. Co my mamy jeszcze tutaj w pobocznych? W cieniu ognia. Wiecznego ognia. Ciebie zrobimy. Czarna perła to też nie, to też nie. Kwestia życia i śmierci. No to pójdziemy znowu do Triss. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Oj, czarno to widziałam. Ciemku widzisz, krzepę masz, więc na gwarka byś się zdał. Głęby się słuchaj. Będzie bliżej. To samo wychodzi około. Więc idziemy z buta dalej. Ech, nie chce mnie się żyć. Czy ten czarodziej akurat w moim załogu musiał się wybuchnąć? Dobra, jesteśmy. Ratunku! Co? Co się stało? Oni... Hej, zaczekaj! Dęsimy! Brać go! Łapka! Nie włączcie mu po mnie! Nie dotrzymamy! Okej, po pierwsze. No i chodź. No i co teraz, chłopczyku? Kłaniam się. Jak ci się wiedzie? Oj, nie ma chłopczyka? Wszystko w porządku? Ach, wkurzony chodzę od rana. Tak mnie w pułapkę chciał. Załatwić. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Macie tutaj coś dobrego?
Dziękuję. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Siema. Oko. Tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Chyba żartujesz. A tobie kazał przyjść z czerwoną różą? Nie było mowy o kwiatach, ale jeśli chcesz mi jakieś podarować, to nie mam nic przeciwko. To targ rybny, Tris. Mogę ci najwyżej kupić dorodnego sztokfisza. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Okej. Spotkamy się na miejscu. No to stąd wychodzimy. I nara. Tu coś jebnie tam pierdolnie. Ojejkuś. Dlaczego miecz wyciągnąłeś? A dlaczego twoje miecze nie przy pasie dają? Jakiś kłopot? O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? Syna zabili, a teraz na ulicę wyrzucę. Tutaj żadnego kowala tutaj jeszcze nie znalazłem. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Ile za tego dorsza? 10 koron od sztuk. Ha, wyglądają na świeże. Weźmy. Tyle, że ja mam po 8 koron. O! I ładnie śpiewają. Dobry szajs. Kowal? Kowal? Kowal! Kowal! Coś do naostrzenia, przekucia. Pokaż mi twoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobrze, po pierwsze. Nara. Nara. Id nara. Resztę zostawiam. Okej, git. Teraz napraw. Albo pierw. O, może był też wyrobić. Ja mam 17 poziom. Plus 28. Ale magiczne. Przedmiot magiczny plus 28. O, rzesz. I 3 punkciki. I plus 48. Miecz dla mnie. I 17 poziom. Osiemnasty, potem ciebie będę mógł ogarnąć.
16 plus 51. Kota plus 205. Kryjemy za 3 części. Żmi. Kota to 29. Gryfa. 11. Ale też jest plus 25 ogólnie. Po rzuceniu znaku już podsumowałem tryby. Używanego wytrzymałości tam ten znak rzucony w ciągu się zostanie rzucony w trybie podstawowym bez użycia wytrzymałości. Do jakiejś pułapki 1 zostaje zwiększony o 40%. Mhm. Dobrze. Pierw ciebie kupujemy. Znaczy wytworzamy. A teraz ciebie jeszcze. Żmi jest na jedynce. Dodatkowe doświadczenie za czas kończące potwory. Plus 76. Uhuhu. Weźmiemy gryfa? A niech mi tam weźmiemy. Zdobyłeś pierwszy więc będącą częścią zestawu, więc wszystkiego rynku sztuku. Przedmiot tego typu mógł zostać ulepszony. Możemy się pod warunkiem, że zdobędziesz odpowiedni semat, więc nie pozbywaj się ich, nawet jeśli znajdziesz coś lepszego. Okej. Okej. Gryfa. I teraz to nie mogę wytworzyć. Ciekawy, jak mogę to ulepszyć. Okej, po pierwsze, bywaj. Bywaj. Ekwipunek. Ciach. Bądź stalowa. Ciach. Moc znaków kończące. Szans na podpalenie plus 16%. Wezmę ciebie. Ale gryfa. Sowam sobie. Cały rynek sztuk sobie potem też kupię oczywiście. A ty idziesz na... Rozbierz. Coś do naostrzenia? Chciał. Mam cię. Nie, pokaż bywaj. Swoje towary. Bywaj. Był. Co higieno? Co ty masz? Kończące, krytyczne, okej. Okay. Trójki, moc znaków. Teraz adrenalinę. No, oszołomienie damy. I damy jeszcze jakieś 2% zamrożenie. Niech będzie. Okej. Okay. Aha. Aha, jeszcze coś. Jezus, coś wiem, sorry. Za to będzie dłuższy odcinek. Myślę, napraw. Proszę. Naprawione wszystko już. Mhm. Bywaj. Okej. Okay. Wieczne ognie świetli wam drogę. Patrz pod nogi. Tak? Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe,
Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Tędy, to niedaleko. Patrzcie! Mhm. Kolejny przybłęd z Demery. Nie pocisz się w tej zbroi? Po co? Nie wolałbyś na mnie? O kurde. Zadło, a kobiety za mną. Pomóż mi! Ty się lecz! Kończę w koło! Oko. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Jest. Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak, pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak, pani Wegelbud udało się przekupić straż. Ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowców. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Ta. Mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Mam. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. A, kup maskę dla Triss jeszcze. Nie miałam dla niej maski. No dobrze, to śmigniemy. Nic nie boli tak. Umieślone masz udanie z tego. Gdzie? Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Ciebie też nienawidzą, Walter.
Ty też uciekłeś z Temerii? Marnie wyglądasz. Gdzie jest ta chłupka? Tutaj. Wieczny ogniu. Witaj. Dobrze. Chętnie obejrzę tw- Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze... A dla niej będzie... Ta. I... Givencika. Chcę grać w karty. Dobrze. Usuń aktywne. Usunąć, okej. Dobrze, ty mi to potem dasz, mi to pasuje. Od razu od siebie. O kurczę, też dał dychę. Czureczkę mi usunął. Tak myślałam. Dam ci jeszcze jedną piąteczkę. Okej, to będzie następny ruch. Dobra. Czekam ciebie. Jeszcze trzy karty ma plus... O kurcze. Dwie karty jeszcze i podwójne. Gęsta mgła. Ma jedną kartę jeszcze. Wygrałeś. Poddaj się. 9 punktów, on ma przewagi. O, ma dwie, mam 4. Jeszcze jedną ma kartę. I nara. Wygrana. Dwadzieścia koron. I elfie harcownik. Ty masz takie kocie oczyska? Gdzieś wlazłem.
Te siwe stronki na obie byś wymył. Kup nowy strój, duplet, spodnie i buty. Też u niego? Ach, wieczny ogniu. Oczywiście. Elegancki strój dworski. Tam. Bywaj. No. Okej. To na tym zakończę ten odcinek i w następnym śmigam dalej z misją poboczną Kwestia życia i śmierci. To trzymajcie się i do zobaczenia.